Niesamowite, jaką ilość towarów tu się przewozi jeszcze towarowymi pociągami, takimi, które mają po 50 wagonów. Tak nie lepiej. No i pociąg jedzie już ze 2-3 minuty. I się nie kończy. No i wchodzimy na ryską staróweczkę, wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Marta mówi, zwiedzania nie budziet, jak nie będzie kawy najpierw. Więc zachodzimy na kawę. Kawa musi być. Filipa Holzmana. W Stanach żył pisarz, ale pochodzenia łotewskiego. A tu Rygas Dom, czyli ratusz ryski, kraj okazałości. A tu przed nami znajduje się dom kupców czarnogłowych, taka perełka architektoniczna w Rydze, odrestaurowana niedawno. I był to dom, który zrzeszał najbogatszych kupców. Ciekawostką jest, że żeby do niego należeć, trzeba było być nie żonatym. A tu Rigas Domos, czyli właśnie katedra. A tu informacja, to co wcześniej mówiłem, że cała staróweczka została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Gdzie ty weszła? Zamek w Rydze to dziś siedziba prezydenta Łotwy. Pani jesień. Pięknie. Jesień.
No to wjazd jest dobry. Skyline Bar of Riga. Ale fajnie. Zobacz. Tam w soborze byliśmy przed chwileczką. Stare miasto, na rzekę Dźwinę. Only love can take you higher. Te Lido to my tak polubiliśmy z Martą, że wróciliśmy tu dzisiaj ponownie. Lido, fantastyczne restauracje. Jak będziecie w Rydze, to bardzo polecamy tą sieć. Tradycyjny łotewski wystrój. Tradycyjne łotewskie jedzonko. Bufetowe. Ale naprawdę przepyszne. Łotwa, jak się wyjedzie poza Rygę, to jest przepiękny i fantastyczny kraj. Obdarowany przez naturę bardzo, bardzo hojnie. Ponad taki malutki kraj jak nasze, nie wiem, może dwa województwa. A jedzie się tutaj drogą i mija się tylko po jednej stronie jezioro, po drugiej stronie jezioro. Mają ponad 2000 jezior, grubo ponad 2000 jezior. Piękne wybrzeże. Właśnie znajdujemy się na klifach. Proszę. Sunset podziwiamy, no coś cudownego. Ładnie, fajnie wydmuch.